Witam Was bardzo serdecznie. Jestem artysta pisarz, a to jest pierwszy odcinek mojej najnowszej serii, w której będziemy grać w gry mojego dzieciństwa. Jak widać, pierwsza gra, w której się spotykamy tu, to Puttpa Joins the Parade z 1992 roku, stworzona przez Humonologus Entertainment. Serii Junior's Adventures, powiedzmy, tejże firmy. No jak widać, jest to gra o grafice bardzo pikselowej i współczesnych gamerów, którzy nie żyli nawet w latach 90. może przerażać ta grafika. Wake up all you swamp buggies and funny cars, because today is the Cartown Pet Parade. Drive on down to the Cartown Fountain with your pet, and Smokey the Fire Engine will sign you up so you can march in the parade. Don't be a crankcase, get in gear and join the fun. Tak więc... That sounds great. I wish I had a pet. Maybe I'll go downtown and talk to Smokey. I better get ready. Jak widzicie, gra jest w języku angielskim. To jest nasz główny bohater, Puttpa, fioletowy samochodzik. Tak, w tej grze wszystkie istoty myślące, znaczy w późniejszych częściach nie, ale póki co większość istot myślących to są samochody. A to dom Puttpa, w zasadzie jego garaż. No i gra, jak to gra dla dzieci, polega na prostej interakcji z otoczeniem. Na przykład możemy... nasypać sobie płatków do miseczki, podlać to olejem i proszę, pyszne płatki gotowe. Tak, charakterystycznym elementem Puttpa jest taka rączka, która wystaje mu z bagażnika, to jest chyba taka antenka. To są, wiadomo, były kiedyś montowane w samochodach starego modelu. Mamy też interakcje, które kompletnie nie mają żadnego sensu, na przykład trąbienie na trąbce czy na klaksonie. Można komponować piękne utwory. Puttpa lubi też muzykę, jak widać. Nie ma to jak mycie zębów z rana po jedzeniu. No. Świeżutkie ząbki i monetka. Jako, że ta gra nie jest specjalnie długa, być może uda nam się przejść całą w tym odcinku. Mamy tutaj też, to jest właśnie nasz ekwipunek, mamy tutaj jedną monetkę i takie tego typu rzeczy jak licznik paliwa, znaczy licznik prędkości, który podaje się do Shikio, gadający nasze radio. No i element taki, powiedzmy, wskaźnik paliwa. Jeżeli nam to paliwo się skończy, będzie trzeba pojechać do tego miejsca, żeby uzupełnić. I klakson. A tutaj żaba, która lubi sobie podejść muchę. Dobrze. Piękny dzień, prawda? Oś fabularna gry. Puttpa, znaczy w mieście rozgrywa się teraz, ma się odbyć parada, w której będą brać udział wszystkie samochody, które mają jakieś zwierzątko. No i niestety Puttpa jest z tego powodu smutny, że nie ma niestety zwierzątka. Biedny ptaszek. A kwiatki umiem tańczyć. Tak więc jakby te twórcy gry celowali w jak największą interaktywność produkcji. No i zadaniem naszym będzie pomóc Puttpa-owi w zdobyciu zwierzątka i wszystkich innych potrzebnych elementów, żeby dołączyć się do parady. Przy okazji zwiedzając różne, rozmaite, ciekawe otoczenia. Powiedzcie mi, kiedy człowiek był dzieckiem, w latach właśnie 90. No to wszystko sprawiało niesamowitą frajdę, przechodzenie tej gry w kółko i w kółko i w kółko. Były takie dni, że nawet codziennie... Nawet codziennie udawało się przechodzić tą grę, wiecie? Ze względu na to, że są piękne, ręcznie rysowane plansze tutaj chociażby. Śliczne dźwięki. Ja jeszcze wtedy miałem taki komputer, że ta muzyczka, co teraz leci, mi nie chodziła i mieliśmy tylko te dźwięki otoczenia, takie właśnie jak tutaj te loty motyli. O, i patrzcie, będziemy mieli zaraz trzeciego motylka. Gra wyjaśnia też prawa natury zatem. W prosty i przystępny sposób. Ech, cudowne czasy dzieciństwa. To jest jedna z pierwszych gier, którą z dzieciństwa pamiętam.
Mam tutaj krowę. Trochę grzybków oczywiście. Krowa, jak widać, nie jest obdarzona inteligencją. I co, to już będzie miasto? Tak. Dotarliśmy do miasta. Hello, Smokey. To jest jedna z moich ulubionych postaci w tej grze. Ja nie wiem dlaczego, ale zawsze mi się kojarzy z księciem Niccolo Machiavelliego. Z księciem idealnym. Ponieważ no, tutaj widać życie, bo on jest takim jakby powiedzmy dowódcą tej wioski. O, dał nam kosiarkę, pożyczył. Smokey? Well, you could also deliver groceries for Mr. Baldini. Those are great ideas. And when you come to the parade, you'll need to bring a balloon and a pet. I don't have a pet, but I always wanted a puppy. Then I'm sure you'll find one. And don't forget your balloon. I won't. Say, Smokey, do you know where I should go to mow lawns today? Try Red Street first. Dzięki. No i mamy tu niewielkie miasteczko, w którym są takie elementy jak sklep z zabawkami, czy miejsce do przemalowywania się, sklep, wiadomo, zieleniak. No i jeszcze śliczny ten. Śliczna fontanna, nawet jest napis Parade Today. Właśnie gas station i myjnie. Musimy zarobić trochę pieniędzy, aby Put-Put mógł się umyć i przefarbować. Hey, it's the toy store. Wonder if they have a balloon I could use for the parade. A tutaj mamy kulki różnokolorowe. Przy każdym kolorze mamy inną animację. Przynajmniej tak mi się wydaje. A może nie? No nie wiem. Tańczące małpki zabawkowe. No ogólnie świetnie. Good morning to you, Put-Put. What can I help you with today? I need to find a balloon to take to the parade. I'm sorry, I just sold the lost package to Mrs. Airbag. Do you know where I can find her? She took her wee one, Baby Beep, to the drive-in movie. Thank you! No i dowiedzieliśmy się, że ostatni balon został sprzedany pani jakiejś tam, która zabrała swoje dziecko do kina drive-in. A tymczasem możemy się trochę pobawić w tym sklepie. Możemy włączyć i wyłączyć wiatrak. O, magnes! Tak, nie wiem dlaczego, ale Put-Put zostawił tutaj swój magnes, a magnes nam się przyda w przyszłości. No, wyskoczy coś? Samochodzik. Mamy też tutaj kaczuszki chodzące. W tej i we w te. Zagadkową kostkę, na której można rozwiązywać różne, wiadomo, śmieszne takie zagadeczki. No najróżniejsze rzeczy, nie chcę mi się w to bawić, więc... To również teatrzyk. No, I want to. My turn! No, me first! Well, somebody's got to be first. Who's it gonna be? Ty. How do night see in the dark? How do night see in the dark? Gosh, Aruni, I give up. I know. When knights want to see in the dark, they use night lights. I like that. No, sypiam tutaj sucharami. Wiadomo. No i jeszcze mój ulubiony element tego sklepu, a więc śmieszne kule, których możemy wysłać w 50 miliardów i kazać im skakać po różnych platformach, ustawić te platformy jak się chce. W ogóle to chyba była jakaś popularna zabawka w tamtych czasach w Ameryce, w latach 90. Ach, fantastyczna zabawa. No ale niestety, nie można bawić się wiecznie, trzeba wydorośleć i ruszyć do roboty. Gra oferuje nam całą paletę różnych zabawnych, fajnych postaci. Mieliśmy więc panią sprzedawczynię, oczywiście Smokiego, którego ja uwielbiam. No i sklep pana Baldini. No pięknie.
Co? I o, nasiona. Darmowe nasiona. Dzięki, stary. Looks like you need a car washer before the parade. Al Baldini. You want to earn us some money delivering groceries? Si. Sure. Deliver these to Bronco at number 2 of Blue Street. Oh, good luck. Thanks. No, więc pan Baldini zleca nam różne zlecenia. Na przykład tutaj mamy zawieź paczkę z jedzeniem na numer 2, mieszkanie numer 2 na ulicy Niebieskiej. Ulicę mamy tutaj. Jak widać, panuje tutaj całkiem spory ruch. My najpierw skierujemy się... Mamy tutaj teraz do wyboru, do koloru, skierujemy się w tę stronę. To jest pani, która ma balonik, jak widać. What's wrong, Mrs. Airbag? Oh, Putt-Putt, baby Beep is lost inside the movies. Please find him. What's he look like? He looks like this. Okej. Okay. I musimy znaleźć jej zdjęcie. Znaczy, jej zdjęcie. Jego syn, jej syn K, który się gdzieś zgubił w... Cartown, tak się nazywa ta miejscowość. Cartown Movies. Mają Now Playing Carzilla. Oczywiście jest to nawiązanie do Godzilli. Nawet są tu jakieś chińskie, japońskie znaczki. Trudno mi określić, bo są naprawdę w malutkim formacie. I to jest też ciekawe, że jest tutaj element losowy. Za każdym razem to dziecko wygląda inaczej i musimy je znaleźć pośród tego właśnie rozentuzjazmowanego tłumu. Więc... Szukamy fioletowego... Fioletowego dzieciaka... Niech nas się zastanowi... O! Tutaj jesteś! Chodź, Car Baby. Baby Beep, I found you! Thanks, Putt-Putt. I miss my mama. Let's go! No. Baby Beep, thanks for helping, Putt-Putt. I'd like you to have this balloon. Nie mam pojęcia, jak z samochodu, powiedzmy, rodzinnego urodził się kabriolet, ale okej. Have to find a puppy and get a car wash and I'll be ready for the parade. No więc panie i panowie, udało nam się zdobyć balonika. Teraz udajmy się może na niebieską ulicę. O nie, to straszne myszy. Oh my, it's a marching band. Right now we're a sitting band. Yeah, how can we march without any music? I think I can help you. One są inteligentnymi istotami i są, powiedzmy, drużyną marszową, tylko że nie mają żadnej muzyki. March two, three, four. March two, three, four. March two. Wystarczyło mi puścić trochę z radia. Now I can keep on driving. Takie mini proste zagadeczki. Bardzo sympatyczne zresztą. No i witajcie na Blue Street. Każdy dom ma tutaj swój własny charakter. I oczywiście swoje własne interakcje. Podchodzimy do dwójeczki. Well, hey there. What do you want? Proszę. I have some groceries for you. Well, this is number 2 blue and I am hungry. I'll take those groceries and give you a coin. Thanks a lot, Bronco. No, i w ten sposób mamy dostarczone jedzenie, zarobiliśmy trochę pieniędzy. To jest dobre. Jak widać, w tym świecie nie wszystko jest tym, czym się wydaje. Wydawałoby się, że tam będzie szybko z góry, a tu jednak mamy taki bardziej kolejowy komin. Dobra, udajmy się może na ulicę Czerwoną i tam trochę pokosimy trawy. Ding. A, no i oczywiście uczą nas również tego, żeby nie przechodzić na czerwonym. No i oczywiście mamy tutaj problem taki, że nie można... Auć. Nie chciałem tego zrobić. Zupełnie zapomniałem o tej animacji. Zupełnie zapomniałem o tej animacji, wiecie?
Sure thing, Putt-Putt. Ten gość nam pomógł i zawiózł nas również Cartown Gas and Tires. Do Cartown Gas and Tires. Mamy trochę nowych oponek. Maybe I should go back and mow those lawns. Looks like it's time to wash the old windows. Można też sobie wymyć okna, niestety nie można się wymyć całego. Wow, I can see again. I think I need some gas. No i tankowanie, darmowe oczywiście. Jak widać, nasz drogi książę tutaj sprawuje, książę Smoki sprawuje takie warunki, że wszystko jest praktycznie za darmo. Jedzenie kosztuje jednego tylko cen K, powiedzmy, że to są kar dolary na przykład. No dobrze. Wystarczy użyć oczywiście magnesu, ja zupełnie o tym zapomniałem. I proszę. Problem rozwiązany. Kto tu położył te pineski? Ja nie wiem. No i witajcie na ulicy Czerwonej. Wcale nie ma lokowania produktu, prawda? To wcale nie jest puszka po Coca-Coli. Tam, tam, tam. Ale tu wieża Eiffla, to jakiś Francuz mieszka. No, zacznijmy od czwórki. Hi there. What can I do for you today? Chciałbym skosić trawę. I'd like to mow your lawn. You wanna mow my lawn? Be my guest. No i proszę, koszenie trawy. Całkiem łatwe zajęcie. Tylko że wymaga trochę cierpliwości, powiedzmy. No niestety będziemy musieli skosić trochę ogródków. Co on tam znalazł? Monetę? No nieważne. Kiedyś potrafiłem to tak przechodzić, żeby zminimalizować wszystkie, powiedzmy, straty i po prostu uniknąć wszystkiego i zrobić to jak najkrócej, ale no niestety nie jest już kiedyś. Tak, bezcześci z was może się zastanawiałem, jak to możliwe, że to jest gra mojego dzieciństwa, skoro ona powstała w 92 roku. A ja jestem oczywiście tegorocznym maturzystą, więc no teoretycznie rzecz biorąc, to dla mnie, już dla mnie powinna ta gra być archaiczna. Otóż wszystko wyjaśnię. Jako że mój tata no lubił komputery, ale niespecjalnie widział sens w przesiadce się na nowsze modele, to po prostu mieliśmy starsze trochę gry na komputerze w pierwszym etapie naszego dzieciństwa i po prostu nam to w żaden sposób nie przeszkadzało, bo my wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak prężnie rozwija się branża gier komputerowych i że powiedzmy już około 2000 roku można mieć genialne, fantastyczne gry, które są lepsze od tego. Wtedy nawet chyba Windowsa nie mieliśmy, bo mieliśmy 95, więc chodziły nam tylko takie... A, kość znaleźliśmy. No, chodziły nam tylko takie proste produkcje. Skośmy jeszcze trochę trawy. Teraz u Francuza. Dobra, panie Francuz. Salutations! Can I be of some help to you? Jaki ładny dubbing. I would like to mow your lawn. I would be pleased to have you mow my lawn for me. Dzięki, stary. No tak. No i tak to było, w owym czasie graliśmy sobie w Putputa. Później jak dostaliśmy Putputa 2, to już w ogóle byliśmy w niebo wzięci. Nie mam pojęcia, skąd tata brał wtedy te gry. Ale wtedy zupełnie inaczej wyglądała sytuacja na rynku gier również. Pomimo tego, że to już było dawno po upadku PRL. Znaczy ja wiem, czy dawno, kilka lat. Więc... No po prostu czasy były inne niż teraz. Teraz dzieciakom daje się do grania Call of Duty albo jakieś inne straszne rzeczy, a my żeśmy za dzieciaka grali właśnie w takie przyjemne, proste produkcje, które sprawiały niesamowitą wielką radość. Bo były naprawdę sympatyczne i robione pod dzieci. Zresztą ja, jak byłem dzieckiem, może nie spędzałem dużo czasu przed komputerem, ale słuchajcie, mimo wszystko, kiedy liczyliśmy z moimi braćmi, ile gier przeszliśmy w dzieciństwie, to nie wiem, jakim cudem wyszło nam ponad 50, więc ta seria naprawdę będzie długa. Oj, uwierzcie mi, będzie długa.
No niestety tych gier nie da się już dzisiaj w żaden sposób kupić, czy dostać w jakikolwiek inny sposób niż piracenie, więc tutaj no przyznaję się szczerze, że te konkretnie gry piracę. Ale no takie gry, powiedzmy, bardziej współczesne z okolicach roku 2000 czy 2002 już może są w jakiś sposób tam zastrzeżone, ale na przykład gry typu Pat-Pat już prawdopodobnie są po prostu na abandonware i nie ma żadnego problemu, żeby je sobie ściągnąć. No, to teraz pokośmy trochę trawy tutaj, u tego pana. Jasne, że tak, chciałbym ci skosić trawnik, stary. I would like to mow your lawn. Dandy idea. I'd like you to cut my grass. O, jaki gościu ma fajny trawniczek. Uśmiechnięta buźka. Po prostu ja nie mogę. Są te 50 gier, które wyliczyliśmy, to nie były wszystkie gry, które przeszliśmy w dzieciństwie, bo jest jeszcze parę gier, których na przykład tytułów nie pamiętamy. I po prostu nawet nie wiemy, jak je zapisać. Albo gry, które w żaden sposób nie da się dostać, bo to były jakieś takie mini produkcje, powiedzmy. Albo materiały promocyjne jakichś serii, na przykład Bionicle czy coś takiego. I to są gry, które naprawdę bardzo trudno nawet w internecie znaleźć. Są produkcje minimalne, nie? Tworzone przez niewielkie studia, a które naprawdę sprawiały nam w owym czasie dużo frajdy, więc na przykład no, nie ma żadnych szans na to, żeby znaleźć grę, żeby znaleźć wszystkie gry, w których graliśmy w owym czasie. Na przykład pierwsza gra, którą w życiu grałem, a którą pamiętam, no może nie dosyć dobrze, ale trochę ją pamiętam, ale w żaden sposób nie mogę znaleźć jej tytułu, pomimo tego, że nawet wiem, jaka firma ją stworzyła, a stworzyła ją firma Albion. Ale no wiecie, to było lata temu. Mieliśmy sporo polskich gier i sporo zagranicznych gier. Naprawdę nie wiem, jak cudem udawało się człowiekowi pogodzić chodzenie po podwórku, latanie i przeżywanie niesamowitych przygód z graniem w tego typu produkcje. Naprawdę, szczerze mówiąc, niewiele pamiętam z siedzenia przy komputerze w dzieciństwie. A pamiętam bardzo dobrze te gry. Thanks, Mr. Fenderbinder. Fenderbinder, ładne nazwisko. No jeszcze jedna osoba nam została. Ta tutaj pani, której tam wygląda jakby była... Tak. Hi, Peppa, what can I do? Hipiską trochę. Sporo kwiatów. I would like to mow your lawn. Good idea, Putt-Putt. My lawn really needs mowing and you're just the car for the job. Ech. O, tutaj nawet mamy fontannę. Śliczną. Okej. Okay. Powinniśmy mieć już wystarczająco dużo pieniędzy, żeby zrobić po prostu wszystko, nie? Ale i tak zajrzymy na... przejrzymy sobie całą Green Street i całą Blue Street, żeby nikt mi nie zarzucił, że nie pokazałem wam wszystkiego. No i jeżeli będziemy mieli takie krótkie i proste produkcje jak Pat-Pat na materiale, no to faktycznie będę wam starał się pokazywać całość i wszystkie ich sekrety. Więc z tym możecie się liczyć. Natomiast jeżeli będziemy mieli większe produkcje, których nazw nie wspomnę póki co, to będą powiedzmy sekrety dla was. Jeżeli będziemy mieli te większe produkcje, no to wtedy po prostu będę przechodził tylko część, tak jak na przykład dwa tymczasem wy. Czy w przekroju poprzecznym przez serię. My, the lawn looks even prettier now. Here's a coin for you, Pat-Pat. Thanks a lot. Aha, czyli nie możemy mieć więcej niż 5 monet. No dobrze, no to jedziemy stąd. To była cała Red Street. Nawet widzę, że pisze Cola. Wprawdzie tak małymi, znaczy tak rozpikselowanymi literkami, że... trudno by kogokolwiek zaskarżyć tutaj lokowanie produktu. Zresztą nie sądzę, by Humonogus Entertainment obraziło się o coś takiego. Zajrzymy jeszcze na Green Street. A tutaj mamy ptaszki, które blokują drogę. Oczywiście możemy użyć do tego nasion. Jeżeli by kogoś interesowało, w jaki sposób uruchamiam teraz tę grę, to nie uruchamiam jej spod DOSBoxa, ponieważ w DOSBoxie też miałem problemy z muzyką. Uruchamiam ją spod programu, który nazywa się SCUMVM, który jest bardzo dobrym programem do emulowania starych gier.
Kto tu mieszka? I say hello there, little chap. How can I help you? Jakiś amerykański akcent. I gotta go. A tutaj mamy mieszkanie jak z jakiegoś serialu dla dzieci z lat 70. Tą trójkę. Tammy, Torpedo here. What can I do for you, Putt-Putt? Torpedo, nawet się tak nazywa jak z jakiegoś serialu. I gotta go. Okej, co oni w ogóle robią w tych swoich domach? A, tutaj jakiś... Kurna... Super mistrz technologii się znalazł. Can I help you? Nie, dzięki stary. Mam już wystarczająco dużo pieniędzy. Po prostu chcę wam pokazać wszystkie barwne postacie, które tutaj wymyślili twórcy na potrzeby tej gry. O, to jedna z moich ulubionych. Staruszek dobry. How can I help you? O, wiesz stary. Wszystko dobrze, nie? No to zajrzymy jeszcze na Blue Street. Blue Street, prawie jak Wall Street po prostu, nie? Nie mam pojęcia ile trwa ten materiał, bo ponownie muszę nagrywać zamiast w trybie nagrywania growym, w trybie nagrywania pulpitu i wtedy po prostu nie wyświetla mi się czas nagrania, a nie mam stuperów w telefonie, znowu sobie nie ściągnąłem. Tink! Blue Street. W ogóle gdzie oni tak jeżdżą? To jest trochę nielogiczne, bo tam jest kino, a... Chociaż, no nie, w sumie to może mieć sens, bo tam był taki mogło być zjazd na przykład do tego kina. Z tym panem rozmawialiśmy? Nie. Albo panią? Panią. Nie, nic. Sprzedaję ciasteczka. Z panem z dwójki już rozmawialiśmy. Mamy też tutaj trójkę, a to taki chyba trochę a la Mexico. Co? Things, Putt-Putt. Is there something I can do to help you? Nie. Sorry to bother you. I gotta go. O, tu ktoś sobie zbudował ładny garaż z Bali. Co my tu mamy? Mamy taki oto. Karetki. Przypuszcza różnego rodzaju losowe pojazdy. A w skrzynce gwiazdki. Marzeń moc, daj mi marzyć, daj. What can I do for you, Putt-Putt? A tak, jest taka staruszka sorry bardziej. To bother you. I gotta go. Spójrzcie, z jakim kunsztem potrafią tutaj wykreować postaci, że pomimo tego, że wyglądają, że to są samochody, to my jednak jesteśmy w stanie wyobrazić ich sobie jako prawdziwych ludzi, nie? To jest niesamowite. Okej. Okay. No i zajrzymy jeszcze... Oczywiście w tą stronę. Mamy śliczny mostek. Uwielbiam ten most. Co się stało? Skąd tu ta piłka? Jedziemy dalej. Trzeba zwrócić uwagę na to, że naprawdę ręcznie rysowane to są pięknie. Chociażby te kamienie, nie? Są absolutnie fantastyczne. Ale w tamtych czasach taka właśnie grafika była dość popularna. Wszystkie klatki sobie tańczą. Chodźmy może do jaskini. Ojeju. Jaki smutny szczeniaczek, przestraszy się. No i tak właśnie zaczęła się wielka przyjaźń Putputa z pieskiem. Pep, tak się nazywa właśnie. Mamy trochę nietoperzy. Motyw a la Batman. No wiadomo, pies wszedł do jaskini sprawdzić co się dzieje, przestraszył się, no ale na szczęście Putput znalazł. Tak, wystarczy teraz jeszcze się umyć, ale jeżeli kogoś to interesuje, to pokażę taką ciekawostkę jak przefarbowanie się. Okej. No i jedziemy już z powrotem do Cartown. Najpierw podjedźmy tutaj. Sure would be fun to get a new paint job. Możemy wrzucić trochę monetek. Sorry, Rough Rider. It takes 3 coins to operate this here paint shop. Ding. Thank you kindly. Now how about putting another coin in the slot, cowpoke?
That's two, Buckaroo. Now you need to put in one last coin. Całkiem sprytne urządzenie. Nie szkoda, że w prawdziwym świecie takich nie ma. Why, thanks, Sonny. Now you can drive on through. Oh boy, here I go. Oczywiście jest tutaj wszystko w pełni zautomatyzowane. Możemy sobie dobrać kolor, jaki tylko chcemy. Green. Farbowanie wprawdzie trochę trwa, ale co tam, warto. Szkoda, że w prawdziwym świecie nie da się tak przelakierować samochodu przez z chwili na chwilę, nie? I proszę, mamy zielonego podputa. Zaprezentuję jeszcze... A, no jeszcze wysuszenie oczywiście. Warm and toasty. I podput jest zielony. Looks like you're all done. Here, have a look, little buckaroo. Mamy na chusteczkę, żeby zobaczyć. No, wiecie, no już nie będę wam wszystkich kolorów pokazywał. Nie będę wam już tutaj wszystkich wariacji pokazywał. Purple. Jednak pozostaniemy przy fioletowym. Myślę, że to właściwy kolor dla putputa. W sumie taki był oryginalnie, a ja nie chcę tutaj robić żadnych kombinacji. Mieszać wam w głowie. Aczkolwiek to widzicie, mamy tutaj całe 6 kolorów do wyboru. Oczywiście jeszcze wysuszyć. No ale zadbano takie elementy... Takie elementy realizmu jak suszenie, nie? I to, że możesz sobie zobaczyć lusterko. Cyk, cyk, cyk. No. Jedziemy dalej. Aha. Great. Now I just have to get a car wash and I'll be ready for the parade. I'll go tell Smokey. Why, Putt-Putt, you look as shiny as a new chrome bumper. Looks like you don't need that car wash after all. Oh. Thanks, Smokey. Well, Putt-Putt, it looks like you did everything you needed. Aha, to. Czyli jednak nie pójdziemy się umyć. The parade is about to begin. No przykro mi, niestety. Nie pokażę wam tego, bo przefarbowaliśmy się i gościu po prostu uznał, że nie musimy. No i czas rozpocząć tytułową paradę. Wszyscy nasi starzy znajomi. Możemy się oczywiście przyglądać temu, co się dzieje w poszczególnych samochodach, kto ma jakie zwierzę. A tutaj? Ach, lis. No tak. A pan co wiezie? Co to jest? Pająk? Wygląda... Trzy pająki. A ty, mój staruszku? Aha, klasyka. Tak, kot i mysz. No proszę, jak go. Z każdej strony. A tutaj papuszka. Śliczne. Ale ładnie lata ta papuga. No i oczywiście pat-pat. Kurde, ty... Przepraszam, ten pies umie żonglować. No i tak się kończy nasza przygoda z... Pat-patem, put-putem, jakkolwiek woli je to wymawiać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, to jest koniec. Mam nadzieję, że wam się podobało, że no pomysł, sam pomysł na serię, właśnie żeby pokazać wam gry z mojego dzieciństwa, wam przypadł do gustu. No i oczywiście spotkamy się również niedługo w różnych innych materiałach tego typu. A tymczasem właśnie The End. Żegnam się z wami bardzo serdecznie, pokój nad Izraelem.